Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich z Państwa, którzy postanowili w swoim kalendarzu znaleźć półtorej godziny i spotkać się z nami na kolejnym już spotkaniu z cyklu Polub Internet Młodych. Zachęcam bardzo państwa serdecznie, żeby przywitać się z nami na czacie, dać znać, że Państwo tam są po drugiej stronie, bo my jesteśmy, jesteśmy niestety jesteśmy w takim roli, takiej roli, że widzimy się wzajemnie z moją dzisiejszą gościnią, panią profesor Wileczek, ale niestety nie widzimy Państwa. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani pani Kasiu i dzień dobry wszystkim Państwu. Za chwilę będzie jeszcze czas, żeby Panią Profesor przedstawić, powiedzieć też dlaczego tutaj do nas dzisiaj przyszła, ale o tym za chwilę widzę, że Państwo dołączają, proszę wziąć może herbatę, jeśli koc, jeśli u Państwa pada to może koc, wygodne foty, proszę się rozsiąść, jeśli zetki i alfy są za ścianą, słuchają, że ci troszkę starsi również dokształcają się z tego tematu i chcą wiedzieć, jakim językiem posługuje się najmłodsze pokolenie czy najmłodsze pokolenia i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jak Państwo wiedzą, jeśli uczestniczyli we wcześniejszych spotkaniach naszego cyklu, to jest już to nasze czwarte spotkanie. Staramy się polubić internet młodych, a jeśli nie polubić, to zrozumieć, zaakceptować i Towarzyszyć młodym ludziom w skorzystaniu z internetu bardzo świadomie. Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jak zawsze Państwa gości na webinarium, jest największą w Polsce organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją. Docieramy do około 40 tysięcy nauczycieli i do około 10 tysięcy szkół w całej Polsce. Bardzo Państwu dziękuję, że są Państwo dzisiaj z nami. Ja nazywam się Kasia Pijanowska i zwykle jak Zaczynam webinarium, mam problem, żeby powiedzieć, jak się nazywam. Przypomniałam sobie, że jeszcze tego nie zrobiłam. Z odbiorcami odpornej szkoły spotykam się na webinariach bardzo często, a z odbiorcami polub internet młodych już po raz czwarty. Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na jeszcze jedno spotkanie w tym cyklu. Będziemy rozmawiać o grach. Wiem, że temat gier internetowych jest tematem trudnym. Czasami bardzo ekscytującym, jeśli chodzi o relacje w domu. I o grach internetowych będziemy rozmawiać 31 maja na zakończenie cyklu. Więc jeszcze, jeśli mają Państwo jeszcze jedną wolną środę, to bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie. Myślę, że będzie również bardzo interesujące, jak wszystkie pozostałe. Teraz już jest ten cudowny moment, kiedy mogę przedstawić osobę, którą mam przyjemność gościć, czyli panią profesor, doktor Habilitowaną Annę Wileczek. Sprawdziłam z panią profesor wszystkie tytuły, wszystko się zgadza. Bardzo będzie nam się miło rozmawiała. Pani profesor jest doktorką habilitowaną nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo i to będzie dzisiaj bardzo szczególnie ważne, bo będziemy właśnie o języku rozmawiać. Profesorka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, bardzo mi bliska, bo ja również pochodzę ze świętokrzyskiego, więc całym sercem jestem za Górami i świętokrzyskim, członkini zespołu dydaktyki Rady Języka Polskiego Przy Panie, nauczycielka dyplomowana języka polskiego. Witam serdecznie raz jeszcze. Dzień dobry wszystkim Państwu. Bardzo mi miło, że mogę się spotkać w ten środowy wieczór. I szczególny dla mnie wieczór, ponieważ dzisiaj, może taką osobistą tutaj dykresję podam, mam kolejną rocznicę ślubu, ale wybrałam to webinarium. Mam nadzieję, że po webinarium jest jeszcze jakaś, jakiś będzie przestrzeń i czas na świętowanie, a nie będzie to rocznica w pracy. Więc serdecznie w takim razie gratuluję dziękuję. i czekamy na wspaniałą opowieść o języku młodych. Proszę nam przybliżyć język zetek i alf albo alf i zetek. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz najserdeczniej państwa witam mam nadzieję że z niektórymi z państwa również spotkałam się wcześniej w projekcie Młoda Mowa w której też miałam w którym to projekcie miałam też przyjemność uczestniczyć i tworzyć nawet materiały pomocnicze na końcu mojej prezentacji podam link do tych materiałów pomocniczych również do warsztatu który do scenariusza warsztatu, który napisałam i który jest zamieszczony również na stronie CO. A zatem zacznijmy naszą, naszą prezentację o języku młodych, o komunikacji młodych, o tej młodej mowie, albo młodomowie, jak ja to nazywam. Momencik. Proszę Państwa, Zetki JALF, język i komunikacja najmłodszych pokoleń, młodego pokolenia. Zacznijmy od tego tak naprawdę, kim są ci młodzi ludzie, którym językiem Większość z nas się fascynuje z różnych powodów. Jedni są rodzicami, chcą rozumieć, co mówią ich dzieci, albo z, z dziećmi po prostu swoimi się dogadywać. Nauczyciele niejako muszą to robić z obowiązku muszą z tą materią komunikacyjną najmłodszych pokoleń, zresztą bardzo kreatywną, się nieustannie zmagać. No i są wśród nas osoby takie jak ja, które która po prostu język najmłodszych pokoleń uczyniły przedmiotem swoich badań, ale to są badania nie tylko językoznawcze, o których wspomniała tutaj przed chwilą pani Kasia. To są też badania społeczne i kulturowe, bo jestem socjolingwistką i traktuję język młodego pokolenia jako taki trochę punkt dostępu do rozumienia przez młodych współczesnej kultury, swojego świata. Czy w ogóle uczestnictwa we współczesnej rzeczywistości? Będziemy mówić o dwóch pokoleniach, a w zasadzie jednym pokoleniu i takim podpokoleniu, czy subpokoleniu, które obecnie nazywamy pokoleniem Alfa. I to w zasadzie najmłodsi, którzy urodzili się około roku 2010. Pamiętajmy o tym, że wszystkie te daty, które są przytaczane w wszelkich opowieściach socjologicznych o pokoleniach, mają charakter bardzo umowny i bardzo stereotypowy. Niemniej jednak na tej linii czasowej musimy zakreślić jakieś, jakieś odcinki, żeby je po prostu scharakteryzować. Ja jestem skłonna bardziej myśleć o pokoleniowości raczej jako o pewnej wyspowości, szczególnie jeśli myślimy o pokoleniu A, i, czyli alfa i pokoleniu Z, czyli o Z, czy inaczej zumerach. Którzy no, urodzili się około roku 1995, czyli lata 90. i trwają do roku 2009. Znowu to są daty bardzo, bardzo umowne. Pokolenie Z to dzieci. Milenialsów, czyli tego pokolenia, pokolenia Y. I zdecydowanie to chyba pierwsze pokolenie, i, i, i to prawda, urodzone w sieci, tak troszeczkę metaforycznie to, to pierwsze pokolenie, które Świetnie radzi sobie z cyfrowymi narzędziami. Jak mówi Mark, pręski jest w sieci rezyduje i należy do tzw. cyfrowych tubylców, w przeciwieństwie do cyfrowych emigrantów, którzy jakby z rzeczywistości, tej realnej, wędrują do rzeczywistości wirtualnej. To ta kohorta pokoleniowa, czyli, czyli alf, nazywany również i ekranowcami, pokoleniem kciuka, często ze względu na swoją nadwrażliwość, również pokoleniem płatków śniegu, to jest pokolenie, które. Egzystuje w sieci i można powiedzieć, dla tych młodych ludzi rzeczywistość wirtualna jest rzeczywistością normalną. Wirtualność i realność to nie są antonimy. To są dwie różne strony tej, tej samej rzeczywistości. Przedstawiciele tego pokolenia, rezydują w sieci, przebywają w sieci, są permanentnie podłączeni i przez sieć połączeni. Ekran stanowi również medium poznawania rzeczywistości, a jeśli widzimy bardzo małe dzieci, które już sprawnie Korzystają z ekranu, a mówi się modnie, tapują ten ekran, to czasem właśnie ta, to medium, ten ekran, staje się dla nich tym, tym pierwszym sposobem poznawania realnej rzeczywistości. Proszę Państwa, Zarówno to wcześniejsze, przedstawiciele wcześniejszego pokolenia niż alfa, czyli wcześniej urodzone zetki, ale też to pokolenie współczesne, współczesnych 12, 13, 14-latków, to pokolenie cechuje... Taka, taka tendencja do, do zmienności, do dynamiki, do kreacji. Mówimy, że my, dorośli, nie nadążamy za zmianami, które w życiu tych najmłodszych pokoleń i w języku, i w kulturze dzieją się nieustannie. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, czym różnią się Zetki, czym różnią się Zumerzy od Alf czy Alfików, no to przede wszystkim zwrócimy uwagę na sposób innego podchodzenia czy trochę innego podchodzenia do, do korzystania z portali społecznościowych. Wszyscy w pokoleniu Z świetnie posługują się narzędziami cyfrowymi, ale wydaje się, że alfy na dobre wyniosły się z Facebooka. Instagram też nie jest miejscem ich spotkania. Niechętnie udostępniają swoją prywatność, siedzą w tiktokach, nagrywają tiktoki czyli bardzo krótkie filmy, które, które stają się dla nich. Nie tylko formą autoprezentacji, ale takim swoistym wiralem czy swoistymi wiralami i jednocześnie podstawą do y, kreacji językowej, y, ale to, te interakcje, y, które y, pokolenie y, Alfa odbywa, to są y, interakcje dokonywane y, y, w y, w takim bardzo szerokim metaversum, czyli tej przestrzeni wirtualnej, w której i mamy do czynienia z kreacją, i z elementami rozszerzonej rzeczywistości, i z komunikacją. To jest bardzo interesujące. Ta komunikacja odbywa się głównie przez serwisy gamingowe, bo tam najwięcej czasu spędza pokolenie Alfa i to, to jest bardzo interesujące, że ta wielozadaniowość, czyli otwieranie wielu różnych okienek, wielu różnych zakładek, nie przeszkadza im w funkcjonowaniu równoległym. Młodzi bardzo chętnie grają w gry wideo, w gry fabularne. Ale też w gry typu Roblox bądź man, Minecraft, w Minecraft, w którym można po prostu współtworzyć, kreować, a jednocześnie e, gry, które pro, po, pozwalają na takie. Mm, Interakcje komunikacyjne, na wymianę doświadczeń, na bycie ze sobą. I to trochę przypomina, proszę Państwa, nasz, czyli milenialski, czy nasze milenialskie, podwórka, nasze milenialskie Trzepaki, gdzie tak naprawdę odbywała się większość naszych naszych zabaw i gdzie mieliśmy do czynienia z takimi pierwszymi doświadczeniami więc podobne jakby podobnie funkcjonuje pokolenie alf ale właśnie w tym metaversum w przestrzeniach tych gamingowych to jest bardzo ciekawe bo jakby ten sposób funkcjonowania przenosi pewne doświadczenia rzeczywiste, nawet kulturowe, do metaversum, do, do świata wirtualnego. Będę tutaj mówić za chwilę o takim ciekawym sformułowaniu, o, takim, o takiej ciekawej frazie, która ostatnio jest bardzo popularna wśród nastolatków. Mianowicie powiedzenie Artur, przeszukuj kadzidło. Które to oczywiście bardzo zabawne, bardzo humorystyczne, ale to powiedzenie, proszę Państwa, dotyczy, czy pochodzi właśnie z gry Roblox, gdzie bardzo młodzi użytkownicy kreują. I odgrywają msze. Po prostu msze, które są przeniesione z kościołów. Mamy nawet do czynienia z portalem nazywanym Archidiecezją, w którym można taką mszę wykreować. Odbywają się i czytania, i śpiewy. I oczywiście ci bardzo młody, młodzi ludzie zastępują celebransów, ale jak w każdej grze jest coś, co jest platformą komunikacyjną, jest takim ofem i pojawił się również taki głos z ofu, kiedy jeden z użytkowników do drugiego mówi Właśnie, Artur, i kadzidło. Oczywiście było to niezamierzone, był to jakby nie, niezamierzony w trend, który poszedł jak wiral w internet, poszedł jak wiral po TikToku, i stał się również takim bardzo ciekawym elementem humorystycznym, używanym w wielu różnych kontekstach. W bardzo wielu różnych kontekstach. Pamiętajmy, że kadzidło dla nastolatków to także jest papieros elektroniczny, bo to, co wydziela ta chmura, przypomina dym wydzielany z kadzidła. No i w związku z powyższym dodatkowo się to jeszcze spodobało. I, I stało się takim wiralem werbalnym, wiralem viral, słownym. Proszę Państwa, takie formy właśnie, czy neosemantyzm, kadzidło w znaczeniu e-papierosa, czy w ogóle papierosa, albo powiedzenia Artur przyszykuj kadzidło, a za chwilę powiem również pewne znaki niewerbalne, pewne znaki ikoniczne, symbolizują mówienie po młodzieżowemu. Czyli to, co my obserwujemy, kiedy zastanawiamy się, co oni w zasadzie mówią do siebie, Albo o czym tak naprawdę, o czym, o czym rozmawiają. Oczywiście w czasie nieoficjalnych kontaktów, w czasie wolnym, na przykład od odpowiadania na lekcji, kiedy muszą wejść w rolę ucznia, muszą wejść w rolę osoby, która przełącza kod, czyli ten kod nieoficjalny na kod Oficjalny. Zatem my mówimy o młodomowie, jak, jako sposobie posługiwania się przez młodych ludzi, przez młodzież językiem w sytuacjach codziennych, potocznych, nieoficjalnych. Ten termin młodomowa daje nam jeszcze taką, taką szansę. Rozszerzenia grupy użytkowników, nie tylko o nastoletnią młodzież, ale również o tych, którzy czują się nieustająco młodzi i dzięki takiemu językowi tę młodość pokazują, ale również tę młodość podtrzymują. I zwrócę Państwu uwagę na. Jakby problemy ter terminologiczne, które z tym językiem najmłodszych pokoleń będą się wiązać, bo tak naprawdę to mówimy o jednym zjawisku, ale możemy patrzeć na niego, na to zjawisko na, z trzech różnych punktów widzenia. Ten język nieoficjalnym młodego pokolenia, młodzieży, głównie nastolatków, będzie nam się kojarzył z biolektem, czyli takim kodem okresu adolescencji, kodem okresu dojrzewania. No i tutaj ewidentnie wiąże się to z okresem przechodzenia od dzieciństwa do dorosłości, tym okresem takim przejściowym, ale wiąże się to też z dużymi zmianami neurobiologicznymi, które odbywają się w tym czasie w mózgu nastolatka. Bardzo wiele na temat tych zmian neurobiologicznych przebudowania mózgu mówił na ten temat Pan profesor Kaczmarzyk, bardzo wiele jego filmów znajduje się na YouTube można te filmy sobie otworzyć. One świetnie pokazują, dlaczego młodzi ludzie, Nieustająco są tacy, jacy są? Dlaczego nastolatkowie stają się inni? Dlaczego stają się bardzo emocjonalni? Dlaczego tak głośno, bezkompromisowo wyrażają swoje emocje? Dlaczego zamykają się nagle w swoich pokojach? Dlaczego odgradzają się od nas swoim językiem, chcą mieć swój język? Te ta, ta przebudowa mózgu ta przebudowa po, połączeń yy, neuronalnych yy, ona oczywiście wiąże się z dojrzewaniem kory limbicznej i tak jak yy, pokazują badania w zakresie neuroobrazowania i, i świetnie o tym opowiada profesor yy, Kaczmarzyk yy, wiąże się to oczywiście z yy, tym że w yy, Ludzki mózg, który do piątego roku życia jest bardzo bogaty w połączenia neuronalne, ale zużywa na nie około 60 czy 70 swojej energii. W okresie dojrzewania, czy do, kiedy ten organizm potrzebuje jednak. Energii w celu jakby odbycia tego procesu dojrzewania fizycznego, musi dokonać takiej rekompensaty i wówczas ten wydatek energetyczny, który, który jest, kładziony, na, na, czy, czy, czy wiąże się z rozwojem mózgu, to już jest około 30 czy 20% całego wydatku energetycznego organizmu w związku z powyższym, jakby te połączenia neuronalne muszą zostać przebudowane. Więc mamy tu do czynienia z językiem jako jednym z elementów czy jednym z efektów zmiany neurobiologicznej, czy zmian neurobiologicznych, które zachodzą w mózgu nastolatka? Drugi aspekt, równie ważny, jest aspektem społecznym. Obserwujemy tutaj taką zmianę społeczną, która wiąże się z nastoletnim zakreślaniem tożsamości, zakreślaniem granic, ale także właśnie zbieranie pewnych doświadczeń, które wiążą się z tworzeniem, budowaniem tożsamości, własnego ja. I wówczas obserwujemy tę to odejście od rodziny, od rodziców i to wychylenie w kierunku, w kierunku rówieśników. Socjolekt młodzieżowy jest spełnieniem takiej potrzeby przynależności, potrzeby wspólnotowości, bycia razem. I takiego mocnego doświadczania świata, szybkiej jego interpretacji, również etykietowania rzeczywistości, nazywania tej rzeczywistości po swojemu, ale w ramach własnej wspólnoty rówieśniczej. Stąd to odgraniczenie nasz język, nasz młody język, nasz kreatywny język i wasz język dorosłych kostyczny normatywny i nie tak kreatywny jak nasz. No i jeszcze mamy jedno pojęcie mianowicie slang młodzieżowy, wówczas myślimy już o pewnym stylu komunikacyjnym, czyli o sposobie werbalizacji tych doświadczeń. Ten styl jest bardzo ekspresywny, ludyczny, humorystyczny, no i wyraża pełen emocji, ekspresywny stosunek do rzeczywistości, i jak za chwilę powiem. Ten styl komunikacji jest bardzo powabny także dla pokolenia milenialsów, czy starszych pokoleń, czy jeszcze, jeszcze starszych, czy nawet baby boomerów, którzy wprawdzie nie nadążają, ale widzą w tym stylu komunikacyjnym takie pole do ukazywania luzu, swobody. I y, 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 takiego y, bardziej humorystycznego, luzackiego, potocznego podejścia, y, podejścia do życia. Y, Młodomowa jest tak naprawdę y, nie tylko. Y, Kodem werbalnym. Czyli jeśli mówimy o tym, że jest to język młodych, czy język młodzieży, język młodego pokolenia, to myślimy przede wszystkim o pewnym zgrupowaniu słownictwa, które jest dla nas inne i efemeryczne, bo zmienia się bardzo często. Natomiast jeśli przyjrzymy się współczesnemu językowi, Nastolatków, to zwróćmy uwagę, że to już nie jest kod werbalny, ale to jest także kod ikoniczny. I tu prezentuję jakby przykłady takiej przykłady na, na taką ewentualność. Czyli w młodomowie występują zarówno znaki, i struktury językowe. Czyli słowa i frazeologizmy, wszelkiego rodzaju utarte związki wyrazowe. I chcę Państwu tutaj pokazać kilka takich przykładów, które opisałam w ostatnio wprowadzonym przez siebie Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży, bo znalazłam się przede wszystkim na tym. Webinarium, dlatego że jestem założycielką i badaczką w ramach Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży. Jest to strona internetowa, ale także taki zespół i projekt językowo-społeczny, który te struktury języka młodego pokolenia. Opisuje. Więc wśród tych nowo opisanych i zgłaszanych przez nastolatków słów, frazeologizmów znalazł się m.in. egotop. Jest to pojęcie, które określa kogoś, kto ma bardzo wygórowane mniemanie o sobie. Mówi się wówczas o kimś, że jego poziom egotopu jest bardzo wysoki i że nie mieści się w jakichkolwiek wyobrażeniach. Więc to może być osoba, ale to może być również cecha tej osoby, czyli jakiś chorobliwy niemal narcyzm, i taka niemal chorobliwa. Wrażliwość na samego siebie. Proszę zwrócić uwagę, wszystkie te przykłady pokazują jednocześnie, jak tworzy się te młode, nowe słowa. Po pierwsze, wszystko może być tworzywem. Czyli język ogólny, język polski może być tworzywem, język angielski może być tworzywem, może być tworzywem jakieś, jakieś doświadczenie codzienne, może być jakiś element kultury, może być fragment jakiegoś filmu czy jakiegoś filmiku z, z TikToka albo, albo z Robloxa. Nie ma znaczenia. Ważne, żeby ujmowało w sposób bardzo konkretny i syntetyczny to, co młody człowiek, co nastolatek w tym momencie doświadcza. Więc kolejny, kolejny przykład: try hardować. Oczywiście z angielskiego try hard czyli, czyli bardzo się starać próbować intensywnie. I samo słowo wywodzi się oczywiście z gier internetowych, z gier fabularnych, z gier online, gdzie mamy do czynienia z graczami bardzo zaangażowanymi w grę. Nawet kiedyś miał wśród młodych ludzi, wśród nastolatków, był bardzo popularny taki motyw memiczny, spoconego. Spoconego gracza ze słuchawkami i wpatrzonego w ekran, który za wszelką cenę chce wygrać. Ale proszę zwrócić uwagę, że już powstał nowy wyraz zastępujący tryhardować, czyli bardzo się starać, bardzo, bardzo chcieć coś zrobić, ale też bardzo ciężko pracować. Na przykład mój syn mówił, a co tam, harduje trochę i będzie piątka z matmy. Więc to nie tylko grać, ale również starać się popracować, przysiąść po prostu. Ostatnio na warsztatach, które miałam przyjemność prowadzić dla słuchaczy mojego Uniwersytetu Dziecięcego i Uniwersytetu Otwartego, Mojego, bo, bo, bo też jest, jestem jego twórczynią i, i kierowniczką. Bardzo młodzi ludzie podali taki nowy odpowiednik tryhardować, mianowicie słowo hardzić. Ono już nawiązuje oczywiście do słowa hard, czyli to y, ciężko, trudno, prawda? Y, twardy, ale hardzić to jest właśnie odpowiednik tego, który bardzo się stara i za wszelką cenę chce wygrać. Y, no, oczywiście, słowo giercować, y, odpowiednik y, ogólnego słowa grać. Y, młodzi mówią inaczej, bo na tym polega. To, że chcą się od, odgraniczyć od dorosłych, więc mamy giercować, które pochodzi albo od gierka, prawda? Bardzo często używane zdrobnienie, albo od giera, który też często w slangu, w slangu występuje. Stilo, nowa wersja stylu brzmiąca troszeczkę z włoska, troszeczkę inaczej, więc mieć stilo to po prostu dobrze wyglądać. Nowa forma znanego, ogólnego słowa psychika to psycha. Ale psycha to jakby nie tylko przeżycia wewnętrzne, to także charakter dla młodych ludzi, więc to określenie nie masz psychy albo masz psychę, ten to ma psychę, czyli ten to ma twardy ch charakter, nie masz psychy, czyli no, nie stać się na coś, nie jesteś w stanie. Tego zrobić. Oczywiście wiąże się to z szeregiem wyzwań, czy, czy znowu z wiralem tiktokowym, internetowym, w którym w których to młodzi ludzie nawołują innych do wykonania jakiejś czynności właśnie przez takie powiedzenie: Nie masz psychy, żeby to zrobić. Słynny Artur Przyszychuj Kadzidło, o którym mówiłam, które pochodzi z Roblox'a. No i powiedzenie betoniarzu 44 to też bardzo ciekawe wyrażenie zgłoszone do młodzieżowego słowa roku bardzo bardzo często w top 20. Młodzieżowego słowa roku 2022 było bardzo wysoko, bodajże na czwartej pozycji. I to też jest bardzo ciekawe, jak internet inkubuje nowe, nowe struktury, nowe konstrukcje. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ta fraza została ukuta czyli taka, jest taką hybrydą e, zapożyczoną z dwóch filmików, które pojawiły się w internecie w 2014 roku na YouTube i one były nieodkryte nikomu, nie, e, nikomu się nie podobały aż do zeszłego roku, e, gdzie na nowo zostały e, odkryte przez TikTok oczywiście. E, Robotnik budowlany z Polski na jednym z filmików w niewybrennych słowach pozdrawia swoich przedstawicieli swojego zawodu, którzy pracują w Anglii. Stąd, proszę Państwa, to określenie 4-4 jako numer kierunkowy do Wielkiej Brytanii. Ale to Betuniarzu 4-4 w slangu młodzieżowym no już niewiele ma wspólnego z filmikami, które jednak były humorystyczne, były śmieszne i to chyba pozostało i to jakby rzutowało na powodzenie tego powiedzenia, bo no, często występuje jako ironiczny komentarz, tak. Ale z ciebie betoniasz, ale w zależności od kontekstu również może być używane jako forma um, sympa oddania sympatii albo nawet wyrażenia podziwu. No, jeśli młody człowiek. Um, który no nie jest najlepszy, załóżmy, z matematyki, dostaje taką czwórkę z odpowiedzi, no i idzie z odpowiednim gestem, bo to też odpowiedni gest do tego jest potrzebny, do ławki. No to słyszy takie pomruki: hm, betoniarzu, cztery, cztery. Więc w tej wspólnocie językowej, wspólnocie swoich, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Proszę Państwa, wśród tych kolejnych znaków młodomowy pojawiły się też hybrydy, które są takim połączeniem na przykład liter i, i cyfr, prawda? Czytane z angielska, takie jak great. Albo made, albo bait. Zresztą jest, było swego czasu bardzo popularne powiedzenie great, made bait, czyli dobry żart, kolego, świetny żart. No i, i, i ten bait angielski oczywiście szybko został spolszczony, i mamy polskie baitować, czyli po prostu wkręcać kogoś. Do, do niedawna jeszcze bardzo popularne powiedzenie, kiedy nastolatek przychodzi do domu i mówi: Och, kolejna jedynka z chemii. No i mama tutaj już bardzo zdenerwowana zaczyna swoje kazanie, i nagle pojawia się: No, mamo przecież bejtowałem. Więc ten bait jest dosyć, był swego czasu dosyć popularny. Tutaj chcę Państwu jeszcze zwrócić uwagę na hashtagi, które tak naprawdę są formą eliminacji do no, takich podstawowych elementów semantycznych, znaczeniowych, dłuższych form. Proszę Państwa, też w ostatnim plebiscycie Młodzieżowego Słowa Roku, w top 20, znalazła się ta formuła, bardzo, bardzo popularna w zeszłym roku. A kto pytał? Albo kto pytał? Kto? Oznaczająca, nikogo to nie obchodzi. Bez sensu jest to, co mówisz. Kto pytał? Jest to oczywiście forma riposty, odpowiedź na jakieś zupełnie poboczne wynurzenia. Więc jeśli pojawia się hashtag i nikogo w znaczeniu nikogo to nie obchodzi, albo kto kto pytał, to oznacza po prostu, że, że, że ta wypowiedź nie ma żadnego sensu i niczemu, niczemu nie służy. No i oczywiście wśród tych znaków. Młodomowy są znaki ikoniczne, emoji, emotikony znane nam dobrze, bo, bo milenialsi ich używali, używało pokolenie Z, używają w mniejszym stopniu alfy, a jeśli już, to są trochę nowe, Emotikony i, i inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Chyba najlepiej trzyma się XD, które było niegdyś młodzieżowym słowem roku. I to jest jeszcze dla nas dosyć dobrze rozpoznawalne, chociaż dorośli chyba. Nie używają jednak mimo, mimo wszystko XD, a młodzież nadal tak chętnie i to jest jedna z najczęstszych form wyrażania uśmiechu, humoru, emocji bądź ironii. Proszę zwrócić uwagę emotikony w formie twarzy, zdjęcia twarzy jednego z influencerów, użytkowników Twitcha. I to jest ikona oznaczająca pogchamp albo pog, czyli no zaskoczenie, zdziwienie, ale pozytywne zaskoczenie, pozytywne zdziwienie. Bardzo często zgłaszana w ostatnim roku emoji czy słowo zastępujące emoji UW, czyli coś, coś słodkiego, radosnego, świetnego, ale w niektórych kontekstach używane również jako coś, co jest przesłodzone, więc coś, co budzi niesmak. Więc ta, takie znaczenie temu UW też, też są nadawane. No i, i ciekawa formuła, która też się pojawiła jako element memiczny, bo tutaj, bo, bo tutaj kolejny, kolejny obszar występowania tych znaków młodomowy to są oczywiście memy i wirale. To jest, to jest boczne oko. To boczne oko, widzimy tutaj takie, takie, takie emotki symbolizujące boczne oko, a to po prostu komentarz nawiązujący do spojrzenia z boku, do wyrazu twarzy, który mówi tyle, no, wyraża jakieś zniesmaczenie albo niedowierzanie, albo zaskoczenie, albo po prostu zażenowanie. Tu z, z kolei wśród memów jest i wirali, jest wiele, wiele nowych konstrukcji, właśnie te wirale słowne, wirale językowe, które bezpośrednio wiążą się z memami. One są no szalenie współcześnie popularne. I dałam jako jeden z przykładów formę coś się kliknęło. Ostatni trend internetowy, zalewający nie tylko teksty nastolatków, ale też dorosłych. Jest to wynik pewnego nieporozumienia, kiedy przedstawiciel najpewniej już pokolenia baby boomers czyli tak zwanych boomersów Ustawił przez przypadek taki status na Facebooku, że jest w związku z innym użytkownikiem Facebooka, na co zdziwiony ten użytkownik zwrócił uwagę tak sarkastycznie, co to ma być. No i wtedy. Andrzej R. odpowiedział: Przepraszam, coś się kliknęło, nie wiem, co to jest. No i, i to coś się kliknęło jako znak jakiegoś nieporozumienia, poszło po języku młodzieży i pewnie już na dłużej do tego języka, języka weszło. Żeby pozostać na chwilę w, tym, w tej walce międzypokoleniowej pomiędzy właśnie starszymi a młodszymi, przypomnijmy, że ten język młodego pokolenia jest formą właśnie takiego werbalnego buntu, werbalnej kontestacji. Dosyć wygodnej, bo proszę zwrócić uwagę, niewiele kosztującej tak naprawdę młodych ludzi. Nie, nie, nie grożą zbyt wysokie sankcje za posługiwanie się młodomową w domu, na przykład, albo w szkole, chociaż zwracamy na to uwagę, żeby w szkole nauczyć się jednak przełączać kody. Ale y, zwróćmy uwagę właśnie. Y, że y, nawet emoji y, czy emotykony, y, stają się formą takiej walki na ideę. Y, 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 boomer y, dla nastolatka, czyli dla zumera, dla przedstawiciela młodego pokolenia, czy dla, dla alfy, y, to jest niekoniecznie już przedstawiciel pokolenia. Tego wyżu demograficznego powojennego, które określamy baby boomers, ale to jest każdy, kto skończył 30 bądź 35 lat. A może to być również ten, który ma po prostu bardzo przestarzałe, bardzo konserwatywne poglądy i strasznie, przepraszam za wyrażenie, truje. Stąd to powiedzenie: OK, boomer, y, weszło na stałe do y, słownika młodzieżowego, do słownika y, y, socjolektu młodzieżowego, do slangu młodzieżowego. Y, jako takie pobłażliwe przyzwolenie: Ach, mów sobie, stary, dowoli. Y, i takim, takim symbolem walki na, na, na ideę staje się emoji płaczącej buźki, proszę Państwa. I tutaj mamy cytat, pozwoliłam sobie zacytować, słownik miejski.pl. Normalny użytkownik internetu po ujrzeniu zaczyna nerwowo kasłać i dusić się, zastanawiając się nad przyszłością gatunku ludzkiego. A zatem dla pokolenia Zetek albo Alf to jest absolutnie żenujące używanie takiej ikony i to świadczy właśnie o staroświeckości, staroświeckich poglądach, symbolizowanych zresztą powiedzeniem właśnie za naszych czasów, kiedyś to było, było lepiej, a teraz jest dużo, dużo gorzej. Młodomowa, o której jakby cały czas opowiadam, jest kodem młodzieży z kilku różnych względów, może, może trochę, trochę podsumuję. Po pierwsze, werbalizuje kwestie związane z dojrzewaniem, z adolescencją i to są różne kwestie, na przykład związane z... Identyfikacją środowiskową, z ekstremalnością przeżyć, z buntem, z zakreśleniem granic, z poszukiwaniem tożsamości, z, relacje, z relacjami, z życiem towarzyskim, z potrzebą szybkiego etykietowania rzeczywistości i takim percepcyjnym konkretem. Jeśli przyjrzymy się tym nowym przykładom, które tutaj podałam, na przykład REL, czyli zgadzam się, masz rację, to jest bardzo krótka odpowiedź na jakaś riposta, ale też odpowiedź, ale też komentarz na to, co rozmówca wcześniej zawarł w swojej wypowiedzi. Slay, no to po prostu... Powiedzenie, że coś jest doskonałe, świetne, a Slay Queen jeszcze z odpowiednią e, intonacją, e, to po prostu osoba świetna, dos osoba doskonała. No i takie etykietowanie Slay wystarczy, żeby, y, żeby przekazać informację, że coś, je, że coś jest świetne, że coś jest Doskonałe, doskonałe. Tutaj taka forma etykietowania widoczna jest w nieustannej walce międzypokoleniowej, ale nie tylko międzypokoleniowej, ale także międzypłciowej. To jest bardzo ciekawe. Słowo women, właśnie w takim zapisie. Które wywodzi się z filmiku, gdzie, z gry internetowej, z, takiego, z takiej gry fabularnej, gdzie dwóch mężczyzn popijając kawę rozmawia na temat kobiet i śmieje się, właśnie mówiąc: Women, czyli przekładając troszeczkę na, na, nasz, na nasz język współczesny: Ach, te kobiety. I proszę zwrócić uwagę, to women y, y, dla y, alf, które... Z reguły mają być takie otwarte prawda? I, 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 i różnorodne, i, i, i raczej rozróżniające granice niż stwarzające nowe granice, to po prostu jest to jednoznaczne, takie bardzo konkretne nazwanie osoby, która no po prostu zachowuje się nieracjonalnie, albo zachowuje się głupio, albo zrobiła. Coś głupiego. Więc kiedy pojawiły się głosy, że women jest to forma jakiejś deprecjacji kobiet, to absolutnie młodzi ludzie, którzy również uczestniczą w Radzie, Konsultacyjnej mojego obserwatorium nie potwierdzili tego, tej opinii. Mówili, że jest to po prostu humorystyczne, bardzo konkretne, może i wartościujące, ale w intencji nie obrażające kobiet określenie. Inne formy, proszę zwrócić uwagę, robi wrażenie. To, to, to też powiedzenie, które oznacza, że coś jest świetne, że coś jest doskonałe i trochę w innym znaczeniu wróciło do języka potocznego, bo jeden z kulinarnych influencerów, mister Krycha, który oceniał różne potrawy, szczególnie kebaby, Mówił właśnie, że pewien 20-centymetrowy kebab jest tak dobry, że robi wrażenie. Potem, oczywiście, stało się to wiralem idącym przez TikTok i powodującym, że to ten zwrot wszedł na stałe do języka młodzieżowego. No i oczywiście słowo 17. I wyrażenie Heche 17, to taka riposta na pytanie o wiek i znowu zrozumiałe tylko we wspólnocie młodych ludzi, no bo odnosi się do. Do takiej piosenki młodej dziewczyny, nastolatki Natsu, która właśnie taką frazę w, jednej, w jednym ze swoich utworów zawarła. Proszę Państwa, po wielokroć już mówiłam, że w tej społeczności nas, następuje i nawiązywanie, i podtrzymywanie kontaktu, odróżnianie się od innych grup czy kategorii społecznych. Mówimy, że mamy do czynienia z żargonowością, czyli z takim utajeniem komunikatu, czemu służą bardzo często w języku młodzieży akronimy. Na przykład KMWTW, KMW kto ma wiedzieć ten wie, NPC albo NPC, znowu słowo, które wywodzi się z gier to ktoś, kto zachowuje się automatycznie, ale też ktoś nieznany, jakiś przechodzień na ulicy, to jakiś NPC. Oczywiście to jest postać w grach, która, którymi, którymi nie można. Którą nie można grać, tak zwana niegrywalna, zaprogramowana, e, automatyczna. Stąd ktoś, kto jest nam daleki, e, jest nazywany NPC-tem. No, oczywiście IMO albo IMO. In my opinion moim zdaniem bardzo częste wyrażenie. Em, 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 I don't know em, albo będę już typowo polski polski akronim Proszę Państwa, oprócz tego, że młodzi ludzie posługują się takim językiem na czasie modnym i nowoczesnym, to ważne jest, że oddaje on taką zmienność i dynamikę doświadczenia. Dlatego młodzi muszą w swoim języku nie tylko, tak jak tutaj pokazuję w następnym punkcie, pokazywać, że on jest w ciągłej inkubacji, czyli ciągle się staje i do poszczególnych już istniejących znaków dobudowywać takie szeregi synonimiczne, ale mają taką potrzebę pokazywania dynamizmu. Stąd albo się pali wrotki, czyli idzie szybko, albo strzela z ucha, czyli słucha, albo zaczepia kogoś, więc pcha się w gips, wczesuje w temat, toczy się bekę. Czyli śmieje się, albo ciśnie, praży, pomyka, śmiga. Więc to też jest bardzo charakterystyczne. Ta dynamika rzeczywistości w języku jest oddawana. Ta zmienność niezwykła. I tutaj po raz kolejny przytoczę. Wypowiedź jednego z moich interlokutorów, z moich rozmówców młodych, z którym prowadziłam wywiad właśnie na temat tego, dlaczego ten język jest tak zmienny. Więc on mi powiedział, proszę pani, bo to, co u was dorosłych dzieje się przez całe życie, u nas dzieje się w tydzień. Więc skoro to mamy tylko tydzień na zmianę, więc musi być bardzo, bardzo intensywnie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to jest. O, przepraszam, tutaj chyba za szybko przełączyłam. Chciałam jeszcze powiedzieć o czymś, co wiąże się z tworzeniem tak, z, tak zwanego antyjęzyka, czyli z zaznaczeniem tej kontestacji buntu młodzieżowego, tego mówienia po młodzieżowemu mówienia inaczej, to chodzi o taki antyjęzyk, czyli lekceważenie pewnych norm języka ogólnego, specyficzne słowotwórstwo. Mówiłam, że nie ma tutaj takiej nabożności w stosowaniu em, ani, y, a, ani w stosunku do języka angielskiego, ani wszelkiego innego języka, ani nawet religii, ani nawet kultury wysokiej. Wszystko może stać się, Elementem y, m, tworzywa językowego, tworzywem językowym i mamy tutaj tego y, przypadki y, typu leżing, smażing, włosing y, albo dednąć, hype, spoks, sorks, wiadomiks, y, hotuwa. Czyli połączenie dwóch elementów i angielskiego, i znanej polskiej, znanego polskiego formantu: uwa, cringe bądź też bądź też smakuwa. Proszę Państwa, a zatem ta młodomowa staje się nie tylko kodem młodzieży, ale staje się w ogóle takim kodem młodości, bo kojarzy się właśnie z taką emocjonalną postawą wobec świata, z wolnością, ale także z możliwością wyboru spośród wielu form, wielu ofert. Jest taką kreatywną odmianą języka, dlatego jest bardzo chętnie naśladowana przez. Przez dorosłych, ale szczególnie przez twórców reklam, kidaltów, ale też takich, którzy chcą pozostać młodzi duchem. Jak na przykład Ojciec Knabik ze słynną, ze słynną koszulką Keep Calm. Więc ta reakcja ze strony reklamy. To też jest bardzo, bardzo widoczna. Komórki marketingowe odpowiedzialne za marketing internetowy, już czuwają, jakież to słowo stanie się młodzieżowym słowem roku, żeby natychmiast użyć je w swoich spotach, spotach reklamowych. No. Co ciekawe, bardzo wiele tych młodzieżowych słów przenika do języka ogólnego, potocznego, chociażby jesieniara albo sztos. To, to jest zastanawiające, właśnie, że takie XD, ono jednak w języku dorosłych się nie przyjęło ale ciągle jest używane przez młodych i bardzo młodych ludzi. Natomiast sztos, który już przebrzmiał w młodomowie, jest bardzo chętnie używany przez język kosmety, w języku kosmetyczek albo właśnie w tych reklamach kosmetycznych. Ja nieustannie obserwuję sztos zabiegi, ale też sztos bluzeczki na przykład, sztos ubrania, bądź sztos burgery na stacjach benzynowych. Często spotykam się z taką reklamą. Proszę Państwa, żeby skupić się jeszcze na takich ważnych obszarach młodomowy, po takie głębsze analizy odsyłam Państwa do mojej książki Kod młodości Młodomowa w kontekstach społeczno-kulturowych. To zwrócę uwagę na, na, na takie cztery ważne elementy czyli kwestie relacji wartości je i ocen emocji oraz humoru i ludyczność w młodomowie. Proszę państwa zobaczmy. Jeśli chodzi o osoby i relacje. Kod młodości, młodomowa, kod młodych ludzi, no to oczywiście będzie przede wszystkim zdawał, Relacje z postrzegania innych, z nawiązywania relacji i podtrzymywania relacji. Osoby, które są nazywane w modomowie, one muszą, muszą być kimś, kimś w znaczeniu in plus albo in minus, prawda? Ci, którzy są w cudzysłowie normalni, typowi, oni nie, nie wzbudzają Jakiegoś specjalnego zainteresowania, i one takiej kreacji słowotwórczej raczej nie podlegają. Mówi się, że ktoś jest gościem albo ziomkiem, to jest po prostu fajny, dobry, miły, normalny i już, prawda? Natomiast tendencje, które, które pojawiają się w języku, one albo obrazują mówienie o kimś stereotypowo, czyli, czyli wkładanie danej osoby w jakiś stereotyp i to jest najczęściej ten stereotyp X to stan umysłu. I tutaj mamy takie eponimy od imienne. Ja je już zapisuję małą literą, bo, bo to już nie są imiona, tylko właśnie pewne, pewne zbiorycek, stereotypowe zbiorycek, czyli Julka, Oskarek bądź Seba. Zresztą o Julki toczyły się swego czasu boje w 2020 roku, kiedy, kiedy no starano się po prostu masowo głosować w młodzieżowym, w plebiscycie młodzieżowe słowo roku Julka, ale jednocześnie przenosząc pewne no, bardzo negatywne i dyskryminujące znaczenia w tym, w tym słowie. Takim ciekawym trendem i ciągle żywym w języku młodego pokolenia jest budowanie, budowanie nazw kobiet, dziewczyn za pomocą formatu ARA, czyli jesieniara, BDOS, Fanka bedoesa, a kamieniara, ale także alternatywka, nieco ironicznie i nazwa, która znowu wodzi się z TikToka. Odnosząca się do pewnego stereotypu dziewczyny, pick me girl, czyli to jest taka dziewczyna wybierz mnie, czyli troszeczkę upozowana, słodka, nieporadna, taki typ, typ słodkiej osobowości, oczywiście interpretowanej bardzo, bardzo negatywnie. Również mężczyźni są etykietowani, i to szczególnie ci, którzy. W jakiś tam sposób odbie odbiegają od, od tej normy, czyli ktoś, kto jest przegrywem, albo foliarzem, czy albo szurem, jakimś zwolennikiem teorii spiskowej, może być kasztanem bądź dzbanem, jeśli jest kimś nieokrzesanym, bądź simpem, jeśli jest przesadnie ugrzeczniony w stosunku do, do kobiet. Bardzo popularny ostatnio i zgłaszany do młodzieżowego słowa roku dosyć, dosyć często był Giga GigaChat Giga to takie określenie ideału mężczyzny. Znowu wzorzec internetowy tutaj wpłynął na popularność, ale co ciekawe, słowo rozszerzyło znaczenie i nie określa już tylko, Wspaniałego, umieśnionego i, i przystojnego mężczyznę, ale również cechę kogoś, kto jest świetny, doskonały i świetnie sobie we wszystkim radzi. Więc to również Marysia może być gigaczadem, bo świetnie zorganizowała wycieczkę szkolną, chociażby. Kolejna kwestia w, w tym polu relacji osoby to tendencja do podtrzymywania kontaktu, nawiązywania, podtrzymywania kontaktu, do, do, do bycia razem w tej wspólnocie młodych i młodości. I tutaj mamy przykłady specyficznego słownictwa: elo, eluwina, eluwa, siema, siemson, siemanko, nara. Narka, narson bądź neura. Od wielu, wielu lat bardzo popularna. Chcę zwrócić Państwu uwagę, że znowu tutaj internet. Internetowi YouTuberzy i influencerzy zwrócili, jakby darowali słowo Eluwina czy neura młodym ludziom, to, to, to nie jest kreacja stolatku. Elwina Kacper-Błoński, zresztą w jednym z, z utworów pod tym tytułem. No i Neura, oczywiście Masno Gang, który, który jako pierwszy rozpropagował ten, ten sposób wypowiadania słowa, słowo naura, nara tak naprawdę. Co ciekawe, bardzo często obserwujemy skracanie dystansu w tych relacjach młodych ludzi, i proszę zwrócić uwagę, że byczku, byku, mordo, mordeczko, oj tak, byczku, spoko, mordo. To są wyrazy sympatii, takiej komunikacyjnej fraternizacji, skracania dystansu. No i bardzo też taką. Taką formą częstego nawiązywania kontaktu i wyrażania sympatii jest mówienie komuś per stary, prawda? Per stary bądź stara. No, ciekawe to, że, że kiedyś te formy stara, stare były zarezerwowane dla nas, dorosłych rodziców. W tej chwili już nie. Kiedy zapytałam moją radę młodzieżową przy obserwatorium, jak się teraz określa rodziców, no to oczywiście w rozmowach tutaj rówieśniczych, więc określa, więc mówi się do rodzic o rodzicach po imieniu albo zdrabniając imiona, czyli Mareczek pozwolił, prawda? Natomiast stary, stara to, jest, to, jest, to są już zwroty zarezerwowane dla kontaktów rówieśniczych. No i proszę Państwa, pamiętajmy, że ta komunikacja, młoda komunikacja, to jest też komunikacją, to jest grą komunikacyjną tak naprawdę, grą retoryczną, czy taką grą, która, która pokazuje, jak ważna jest umiejętność reagowania na to, co mówi rozmówca, sztuka ripostowania, tak zwanych ciętych ripostów. Bardzo dużo w, w języku młodego pokolenia takich formuł jest, samo słowo dysować na to wskazuje, ale również, a kto pytał, idź, dotknij trawy, czyli zejdź na ziemię po prostu, stań się normalny. Wiem, co jest pięć, wiem o co chodzi. Przed chwilą mówiłam o Twojej starej. A którą my się, my się tak obrażamy, a tymczasem jest to po prostu jedna z form riposty. Zresztą gatunek znany w kulturze już od bardzo, bardzo dawna, gdzieś w tych kulturach pierwotnych, był określony mianem Tuzinu. Boczne oko czy powiedzenie jak stary wróci z mlekiem czyli po prostu nigdy się to nie wydarzy. Ekspresywność. Ekspresywność to efekt nasycania języka skrajnymi emocjami. Yy, nastolatkowie są bardzo emocjonalni, a ich język ma być językiem autentycznym. Proszę Państwa, w świecie, w kulturze, w którym wszystko już było, w której wszystko już było, yy, tylko emocje są autentyczne zdaniem nastolatków, bo są um, osobiste, bo są indywidualne i są ciągle odnawialne. Um, więc um, nastolatkowie grają emocjami również w języku um, i te określenia, które się pojawiają, um, określenia rzeczywistości, są albo in plus, albo In minus. To jest taki język plus minus. No to co po środku jest nieatrakcyjne językowo. Więc albo mamy coś, co jest sztos, co jest gituwa, co oddaje, na przykład, czyli czyli jest świetne, albo jest koksem, bądź jest masno, albo jest negatywnie odbierane, czyli jest kringiem. Co ciekawe, to słowo cringe ma się bardzo dobrze również w 2022 roku. Było słowem roku w Austrii i, i w Niemczech. Odpowiednikiem polskiego cringe'u jest mrozi, bądź sz, 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 słynna żenuncja, fail, kaszana, masakra, przypał, przyps itd. itd. Proszę Państwa, emocje, tak, o których mówiłam przed chwilą, już staram się tutaj z, z, zmierzać ku końcowi, ale jeszcze, jeszcze kilka slajdów Państwu pokażę. Więc te emocje, ekspresja tych emocji odbywa się na wiele różnych sposobów nie tylko przez te oceny bardzo ekstremalne, o których mówiłam przed chwilą, ale także przez wykrzyknienia. I jednym z takich wykrzyknień jest Essa: Młodzież Słowo, Słowo roku 2022, któremu towarzyszy oczywiście odpowiedni gest. Bo jak widzimy, nie tylko słowa, ale i Gesty, ale i ikony, emoji, które się za chwilę pojawią, stanowią takie ciągi semantyczne, wykorzystywane w komunikacji internetowej, ale także w komunikacji bezpośredniej. Bo pamiętajmy, że pokolenie Z, a szczególnie pokolenie Alfa, już tę granicę pomiędzy komunikacją face-to-face -face i komunikacją face-to-screen. Praktycznie zamazało. Więc wykrzyknienia: essa, ez, easy no to, to, są, to są oczywiście formy, które pochodzą z gier komputerowych, symbolizują łatwe, szybkie zwycięstwo i stały się oczywiście okrzykiem radości, ale szybko też ewoluowały w stronę takiego luzu być na ESSA albo mieć SC. no to trochę coś takiego jak być wychillowanym, czyli rozluźnionym, dobrze się czuć, więc nie dziwi się, że to słowo ESSA stało się młodzieżowym słowem roku, bo to rzeczywiście jest takie ekstatyczne jak, jak młodzi ludzie. Wspominałam o emoji, proszę zwrócić uwagę, ja tutaj Państwu przedstawiłam wyniki mojego badania z zeszłego roku, kiedy Prosiłam młodych ludzi, 13-16 lat, o uporządkowanie wszystkich emotikonów, od tych najczęściej używanych do najrzadziej. I, 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 I co ciekawe, proszę zwrócić uwagę, na początku jest emotikonka czy emoji, nie wiem czy, czy widać, ja akurat nie widzę tego na moim ekranie, ale na początku to jest ta buźka w ciemnych okularach. Która dla mnie, ja, ja no nie jestem nawet z pokolenia milenialsów, ale tego wcześniejszego pokolenia, czyli pokolenia X, to, to dla mnie była to błyska oznaczająca luz. Tak? Urlop gdzieś w słońcu i, i coś, co wiąże się z właśnie takim innym, innym czasem, czasem wakacji. Tymczasem dla młodych ludzi to jest po prostu określenie kogoś, kto jest świetny, doskonały yy, i kto jest, cytuję, totalnym szefunciem, czyli po prostu rządzi. Yy, słynne serduszko, które dla nas jest odznaką miłości, dla młodych ludzi jest nie tylko znakiem miłości, ale również wyraża, że coś jest ekstra, albo że ktoś za coś dziękuje, albo że no, po prostu coś jest świetne, prawda? Czyli jeśli. Yy, yy, Nastolatkowie otrzymują informację, że nie ma lekcji. To znaczy, że y, y, odpowiadają serduszkiem no, świetnie, doskonale, rewelacyjnie. Proszę też zwrócić uwagę na, taki, y, na taką ikonkę, właśnie płaczącej buzi. Trochę przypomina, Tę y, ikonę z łezkami, która stała się przedmiotem y, konfliktu czy symbolem konfliktu pokoleniowego między boomerami a zumerami. Y, to jest ikonka, która y, no, niby też miała oznaczać śmiech, czy oznacza śmiech bardzo duży. Y, natomiast dla młodego pokolenia to absolutnie nie jest śmiech, tylko to jest jakaś żenada bądź, bądź smutek. Więc pojawiają się rzeczywiście formy innych, emoji w innych znaczeniach. Jeszcze zwrócę Państwu uwagę, że również ekspresji podlega cała interpunkcja. To te komunikatory, w których Wypowiadają się młodzi ludzie, no podobnie zresztą jak my, używając na przykład Messengera, to one są wykorzystują tak, mowo, wykorzystują tak zwaną mowę zapisaną. Czyli szybkość komunikacyjna decyduje o tym, że Kropki, przecinki i, i, i znaki diakrytyczne się pomija. Co ciekawe, bardzo wiele osób o tym wspomina, również w ankietach. Nasycenie tekstu znakami interpunkcyjnymi bądź powstawienie kropki po wypowiedzi sugeruje swój ambiwalentny, znaczy sugeruje ambiwalentny stosunek do tego, co się mówi, i również ironię bądź złość. Stąd mówi się, że w konwersacji internetowej kropka postawiona na końcu zdania jest, staje się kropką nienawiści, nie zaś znakiem. Kończącym, kończącym wypowiedź, kończącym zdanie. No i ostatni obszar to jest ta ludyczność, to jest humor młodego pokolenia zupełnie inny niż, niż na przykład pokolenia X czy milenialsów. Pojawia się tutaj taka wieczna karnawalizacja jest to bardzo często taki humor absurdalny. Wykorzystujący śmieszne sytuacje, wszelkiego rodzaju drwiny, nawet szyderstwa, tak zwane pranki, czyli pewne żarty, wybryki, psikusy. Jest, jest, ta ludyczność jest realizowana za pomocą wielu różnych sposobów. Ja tutaj tylko kilka, kilka wymieniłam, na przykład. Kwestia neosematyzacji, bądź kiedy nadaje się już istniejącym w języku wyrazom nowe znaczenie, na przykład beret w znaczeniu głowa, albo, albo centralnie, autentycznie, bądź podwieść się, to znaczy chwalić się. Ktoś mówił, że podwoził się całą lekcję, czyli, czyli chwalił, się, chwalił się całą, całą lekcję. Bardzo często pojawiają się też paronimie, czyli takie, takie wyrazy, które wykazują zbieżność formy dźwiękowej, szczególnie, szczególnie w nagłosie, na przykład anon jako anonimowy internauta, albo bebzon jako brzuch, albo klapensy jako klapki, sandacze jako sandały, łycha jako łyski, askiety jako jako skarpety. Częste są również takie śmieszne kontaminacje typu autodis, czyli auto ironiczny żart, albo be word, czyli po prostu wyraz na B, który kojarzy się chociażby z burakiem, czyli kimś, kto jest no po prostu nieokrzesany. Ten absurdalny humor, krawędziowy humor, widoczny był też, proszę Państwa, w produkcji tak zwanych szkieletorów, czyli takich memów z szkieletorami w roli głównej, występującymi jednak jakby w codziennym życiu nastolatków i komentujących pewne problemy egzystencjalne, ale także szkolne, tak naprawdę. Więc te, te szkieletory bardzo popularne i przykład takiego właśnie groteskowego, absurdalnego humoru, która dla dorosłych jest trochę yy, niezrozumiała. Gdzie szukać wiadomości o slangu młodzieżowym, o języku młodego pokolenia? Zapraszam Państwa na, stronę, na moją stronę internetową, o której wspominałam, Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży. Mamy tutaj wiele różnych zakładek. Pierwsza zakładka dotyczy młodzianizmów czyli tych wyrazów, które, tych wyrazów, ale też sformułowań, ale też jak pokazałam frazeologizmów, które są już typowe i okrzepłe w slangu młodzieżowym, ale mamy też tak zwany niezbędnik kulturowy, gdzie opisujemy różne tendencje i zjawiska w kulturze młodzieżowej, chociażby ostatnio zostało opisane giercowanie. Jako jakby forma grywalizacji, ale też, proszę Państwa, są takie w tym niezbędniku kulturowym no, są takie typowe, terminy wyjaśniane w szerokim kontekście, między m.in. ów konflikt pokoleń, współczesny konflikt pokoleń też. Multimedialny mishmash zawiera bardzo wiele materiałów na temat młodomowy, slangu młodzieżowego, współczesnej kultury młodzieżowej. Są to Nagrania wywiadów, wykładów, ale też, ale też audycje radiowe, ale też webinary, więc zapraszam, zapraszam również do śledzenia tej zakładki. Jest też formularz zgłoszeniowy. Przez ten formularz zgłoszeniowy zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, jak i rodzice mogą zgłaszać zasłyszane u młodego pokolenia nowe zwroty bądź wyrażenia, bądź, bądź, bądź słówka. Jest też korpus języka młodomowy, czyli zestawienie różnych użyć. Każdy Proszę Państwa, młodzianizm, czyli każdy termin pojawiający się w języku młodego pokolenia, zawiera również odniesienia do tekstów, czyli do przykładów użyć. Jeśli tych przykładów użyć jest mniej niż pięć, no to taki, takie zgłoszenie trafia do poczekalni językowej. I tutaj obserwujemy ten termin, czy on przejdzie do, do młodzienizmów, zostanie częściej używany, czy po prostu umrze, umrze śmiercią, śmiercią naturalną. Zachęcam Państwa również do śledzenia Młodzieżowego Słowa Roku, szczególnie galerii słów opisywanych. Mam przyjemność od zeszłego roku być przewodniczącą Jury Młodzieżowego. Słowa roku. Piszę komentarze, wiele różnych komentarzy do pojawiających się właśnie jednostek, do, do sformułowań nowych i zgłaszanych do plebiscytu. Jest w planach również kolejna książka na temat słownictwa młodzieżowego o charakterze takim bardziej popularnym, więc, więc zachęcam. I jeszcze oczywiście Miejski.pl, jeden z najstarszych słowników slangu młodzieżowego. Jest to słownik, Społecznościowy. Nie ma tutaj badaczy, nie ma tutaj naukowców, językoznawców, którzy by opisywali, porządkowali te zjawiska. Słownik jest zamieszczany, jest jakby prowadzony przez, przez informatyka, który jest adminem tego słownika. I to w zasadzie wszystko. Tutaj jeszcze przykłady opisu słowa prawilny i egotop z, z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży. Mogą Państwo się zapoznać z tym, w jaki sposób to, te słowa są utrwalane. I bibliografia. I bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Pani profesor, ja sobie chyba zdałam sprawę, że ja już jednak nie jestem młodzieżą. Ilość tych słów, przykładów, mnogość. Ja jestem chyba przytłoczona i zrozumiałam, jak olbrzymi obszar ma mnie zagospodarowany. Więc może idźmy tym tropem, bo są z nami zakładam nie Alfy i Zetki, tylko raczej te starsze pokolenia, które reprezentują. Ja się czuję bumerką dzisiaj. Nie wiem, czy mogę powiedzieć w ogóle w formie żeńskiej, że jestem bumerką, czy muszę powiedzieć, czy jestem bumerem. Chciałam zapytać w takim razie o postawę nas dorosłych. Nie alf i zetek wobec języka. Jesteśmy rodzicami, nauczycielkami, edukatorkami, osobami, które pracują z młodzieżą, która tego języka używa. A ja teraz się czuję trochę, jakbym była w innym świecie, językowym innym świecie. O co zadbać w postawie, w nastawieniu do języka młodych? Mhm. To znaczy, musimy po pierwsze traktować tę, tę odmianę języka jako równoprawną odmianę języka potocznego, prawda? Nie możemy tutaj oceniać, nie możemy wartościować, nie możemy negować. Swego czasu, kiedy zaczęłam pracę. Nad słownictwem młodzieżowym. Usłyszałam na jednej z konferencji od nauczycieli, od, nauczy od pani polonistki, że tak naprawdę nie warto się tym zajmować. To było w 2008 roku, pamiętam, od tego zaczęłam jakby ten wątek w swoim życiu zawodowym. Nie warto się tym zajmować, ponieważ jest to patologia językowa. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, co się stało za kilka lat. Okazało się, że tak naprawdę to jest najbardziej kreatywna współcze odmiana współczesnego języka potocznego, oczywiście. I y, zastanawia nas ta kreacja. My fascynujemy się tą kreacją i pociąga nas właśnie ten ładunek młodości, jakiejś nieskrępowanej, y, y, ale też y, no, takiej koncepcyjności językowej w tym pokoleniu wynalazczości, tak naprawdę. Y, więc ja myślę, że po pierwsze, Musimy jakby uszanować ten język, musimy go słuchać, musimy się go uczyć, bo tak naprawdę jest to punkt dostępu do postrzegania świata przez młodych ludzi. To jest ten obraz świata, który oni widzą, który postrzegają na tym etapie, na tym etapie jakby zmian neurobiologicznych. To jest jedna bardzo ważna rzecz. A, a, a druga to tak mi się wydaje, że ten język jednocześnie może być źródłem pewnej jakby pewnego mostu międzypokoleniowego, ale nie wtedy, kiedy będziemy na siłę go używać, szczególnie nie zdając sobie sprawy od pewnych, z pewnych kontekstów znaczeniowych, prawda? Ja jako badaczka też mam świadomość, że jestem kilka kroków z tyłu, bo kiedy rozmawiam z, z młodymi ludźmi, na przykład nie wiem, w Poznaniu to nie mówią, nie, no to już tak się nie mówi, może w Kielcach to tak ktoś mówi, ale, ale, ale niekoniecznie. Dzięki internetowi jednak ten język też się trochę zglobalizował i mamy pewien trząd, nie wiem, cringe, mrozi i tak dalej, jako formy oceny, ale też mamy pewne, pewne mody językowe, które obowiązują w poszczególnych środowiskach, w innych środowiskach. I, i to, że będziemy słuchać młodych ludzi, będziemy, będziemy się dowiadywać, co młodzi ludzie mówią, jak mówią i tak naprawdę skąd się to bierze, to będzie dla nas również jakby pomost w zrozumieniu tego pokolenia, a jednocześnie jakby taki, taka, taka też otwartość na młodość. Mi się wydaje, że ja cały czas jestem młoda, w cudzysłowie, właśnie dlatego, że. Że ciągle odnawiam te, ten, ten potencjał komunikacyjny, chociaż języka młodzieżowego nie używam, a jeśli używam, to wyłącznie w cudzysłowie, takim wyraźnym cudzysłowie i również w rozmowach z moimi młodymi konsultantami z Rady Młodzieżowej staram się mówić zrozumiale, staram się nie używać języka naukowego, ale jednak nie jest to nie jest młodomowa. Bardzo dziękuję. Niestety czas nam się kończy. Nie wiem, czy pani profesor była w stanie chociaż jednym, nie wiem, czy mogę powiedzieć bocznym okiem, bo to pewnie nie jest w kontekście, ale spojrzeć na, na czat i ja widzę, że e, państwo, którzy są tutaj z nami, e, komentują, używając różnych. E, młodych słów, będąc też młodymi wypowiedzi i też Państwo komentują, że dzięki pracy w szkole są Państwo blisko młodych ludzi i dzięki temu to jest ta szansa na obserwowanie. Na, zmian, na obserwowanie zmian w tym języku. Jest to szalenie fascynujące. Żałuję, że czas nam się skończył, bo ja jeszcze tutaj miałam następne pytania, które bardzo chętnie bym zadała, szczególnie o to, czy ten język jest powszechny, jak wygląda wykluczenie, czy istnieje jak wykluczenie z języka młodych ludzi, szczególnie jeśli jest to ograniczony zastęp, dostęp do internetu, ale to w takim razie zachowam sobie na następne spotkanie. Bardzo dziękuję szanowni państwo. Czas nam minął. Jest już moment, kiedy będziemy się żegnać. Ja zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie, ostatnie już w cyklu Polub Internet Młodych. Będziemy rozmawiać o grach komputerowych. Serdecznie Państwa zapraszam. Tak jak Ola pisała na czacie, nagranie będzie dostępne, więc jeżeli chcą Państwo podzielić się z koleżankami, kolegami, innymi nauczycielami, żeby poszerzyć swoją wiedzę o języku najmłodszych pokoleń, to ja serdecznie to rekomenduję. Nagranie będzie niedługo dostępne. Pani profesor, ja wyłączę, żebyśmy się mogli wszyscy zobaczyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Podziwiam, naprawdę, to jest, czuję się tak przeciążona poznawczo i tego było tyle. Bardzo, naprawdę bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będziemy miały jeszcze okazję wspólnie coś zrobić. Dobranoc Państwu. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie. No i oczywiście wszystkim Państwu też dziękuję. Świetne dialogi na czacie się pojawiły, świetna informacja, jednocześnie świetny materiał do badań, jak dorośli mogą kreatywnie bawić się językiem. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.